Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania wersji audio kolejnego legendarnego spektaklu Teatru Nowego w Łodzi. Tym razem teatralny wehikuł czasu zabierze nas aż do roku 1976, kiedy to miała miejsce premiera spektaklu Kazimierza Dejmka pod tytułem Patna na podstawie Lorda Jima Józefa Konrada Korzeniowskiego. Spektakl Kazimierza Dejmka był surowy, wręcz ascetyczny. Całość została wtłoczona w ramy procesu. To właściwie samotny pojedynek Lorda Jima z losem o szansę odzyskania własnej godności. Kazimierz Dejmek uważał, że szczególnie w przypadku tego przedstawienia konflikty mają się rodzić w ludziach i przez ludzi, a nie poprzez rozbudowane działania sceniczne i efekty teatralne. Sam mówił: nie zamierzałem ilustrować powieści przy pomocy środków teatralnych, lecz to, co w niej najistotniejsze, wyrazić nimi w rozmaitej formie dramatycznej. Mocną stroną tego spektaklu była jego obsada. Główną rolę zagrał Józef Duriasz. Ponadto w obsadzie znaleźli się Ludwik Benoit, Seweryn Butrym, Andrzej Żarnecki, Jan Rudnicki, Zygmunt Malawski, Ryszard Dębiński i Władysław de Wojno. Ja sama uwielbiam prozę Józefa Konrada Korzeniowskiego i z wielką przyjemnością razem z Państwem wysłucham tego słuchowiska. Zapraszam serdecznie. Środa, godzina 19. Link będzie dostępny przez cały tydzień. Bądźmy w kontakcie.